Ręka jest oknem wychodzącym na umysł. Ręce pierwsze zaczęły mówić. Nieświadomie. Wędrujesz palcem. Zaczęły mówić. Nieświadomie. Mówiąc całe życie. Naturalnie oscyluję w przestrzeni. Swoje piękno. Poznanie i wiedza. W czwartym miesiącu życia płodu każda para dłoni zyskuje unikalne linie, które pozostają z nami przez całe życie. Taka jestem. Taki jesteś. Całe życie. Taki jestem. Taka jesteś. Bardziej wszechstronny i bogaty. Mówiąc, używamy rąk nieświadomie. Ruchliwość kciuka ma swoje źródła w 9 mięśniach, które są umocowane w dłoni i przedramieniu. Wędruje palcem. Wędruje palcem. Używamy jej w taki sposób, jak oddychamy. Ręce, które chodzą. Ręce śpiące. Ręce, które się budzą, zmęczone ręce. Spływa na nie strumień życia z zakamarków ciała. Nasi niezawodni, pilni służący. Niestrudzeni w praktyce. Kombinacja ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców tworzy język bardziej wszechstronny i bogaty niż język naszych ust. Bardziej wszechstronny i bogaty. Mają swoją kulturę, własny rozwój, własne pragnienia, nastroje. Wiem, gdzie cię boli. Pokazujesz. Krzyczę. Nienawidzę. 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 W porządku. Wartości. Buntuję się. Mogę wyleczyć cię dłonią. Uspokajam.
kocham. Łączę. Kocham. Poznanie i wiedza. Wędruję palcem. Ostrzegam. Wstyd. Wstyd. Kocham. Nienawidzę. Taka jestem. Taki jesteś. Na swój obraz, nas stworzył. Nie ma mnie. Nie ma mnie bez jego dłoni, która kształtowała moją.